Witam Was w filmiku, w którym właśnie pokażę wszystkie rzeczy Sony. Tak, tutaj ma właśnie takie szelki. To była jej pierwsza smycz. Tak, tak, czerwona. I właśnie smycz z Flexi, taką wyciąganą też w kolorze czerwonym, żeby pasowała do szelek. Teraz zabawki, bo przysmaki to może w innym filmie. Tutaj taka parówka na sznurku. Jest dość miękka. Ona sobie właśnie gryzie to głównie ten sznurek. Tutaj taka piłka, ona świeciła, ale właśnie już teraz. A to była jej pierwsza piłka. Mało się nią bawiła, ale taka. Taka gęś. Ona jest właśnie z lateksu, co właśnie dobre jest dla szczeniaków, bo szczeniaki gryzą zabawki, a z lateks jest właśnie, że nie zaszkodzi, jak to zjadły jakieś kawałki. Taka zwykła gumowa zabawka. Coś takiego. No, takie na sznurku, można się przyciągać z tym psem, albo widać, że jest już tu dość pogryzione, bo już od dawna ją ma. Są tu zainteresowane. Taka zwykła piłka, lubiłem właśnie nią chyba najczęściej, bo jest taka lekka, ona jest po prostu małym psem, lepiej jest jej. A to taka zwykła kość, nią się w ogóle właściwie nie bawiła, dostaję, jak była taka mała, to chyba pierwsza jakakolwiek zabawka, jaką kupiliśmy, i w ogóle się nie chciała bawić i teraz też się nie chce bawić. No, a to jest właśnie, o Boże, zapomniałem jeszcze. Taka zwykła. Też czerwona, żeby pasowała do smyczy. No i tą piłką. Tą piłką bardzo się bawi do tej pory, już od dawna. O. Tak, a tutaj taka właśnie zabawka krowa. Tylko właśnie ona jest dobrze zrobiona, bo tu można tak, pies może się nie bawić, tak ją sobie wyciągać, te ręce, wszystko, tak właśnie na tej zasadzie. I tutaj nie pogryzie, bo tu jest piłka ping-pongowa i to też lubi gryźć, bo tu jest, a tu jest jeszcze piszczełka właśnie. No, to jest taka. Chcesz, Sonia? Tak już. Tak, Sonia się teraz będzie bawić. Może w następnym filmiku pokażę Wam właśnie wszystkie przysmaki, jakieś takie kosteczki różne. Chcesz? Nie to? Co chcesz, piłka? To myślę, że na dzisiaj to tyle.